Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Walka z terroryzmem, zwiększenie wydatków na obronność czy realizacja postanowień szczytu warszawskiego. To główne tematy poruszane na spotkaniu przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Brukselski szczyt był okazją nie tylko do ustaleń korzystnych dla naszego kraju, ale także do spotkań polskiego prezydenta z innymi światowymi przywódcami. Podczas spotkania przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdzono realizację postanowień szczytu warszawskiego, budowy bezpieczeństwa w naszej części Europy, poinformował prezydent Polski Andrzej Duda. Mogę śmiało powiedzieć, że one są realizowane. Jak państwo wiecie, byłem osobiście obecny razem z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw zagranicznych na powitaniu państw, żołnierzy państw sojuszniczych, którzy tworzą w Polsce grupę batalionową Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ci żołnierze są obecni na oprócz tego także i oddziały amerykańskie. Jest realizowana budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie. A więc cały szereg działań sojuszniczych, o których jeszcze kilka lat temu nikomu nawet się nie śniło, że będą realizowane. Polski prezydent powiedział, że plany i strategię podwyższania nakładów na obronność do 2,2% PKB do 2020 roku i 2,5% PKB do 2030 przedstawił na forum NATO, a w środę rozmawiał na ten temat z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Zadowolenia ze szczytu w Brukseli nie kryje także minister obrony narodowej, który podkreślił, że Polska uzyskała to, co chciała. Potwierdzenie przedłużenia obecności wojsk zarówno w ramach batalionowych grup bojowych, jak i wojsk amerykańskich po roku 18. I to ma olbrzymie znaczenie. Oczywiście jesteśmy świadomi, że to będzie się w różnych etapach w przyszłości jeszcze rozgrywało, ale to jest rozstrzygnięte. Polski prezydent ocenił, że ze strony państw Sojuszu nie ma obiekcji w kwestii wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Według niego przywódcy państw podkreślali, że był to ruch konieczny i zasadny. Andrzej Duda poinformował także o deklaracji Polski związanej z walką z terroryzmem. Zadeklarowaliśmy również, że jesteśmy gotowi współdziałać w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli takie będą decyzje, we wzmocnieniu także potencjału Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach koalicji antyterrorystycznej przeciwko terroryzmowi. Odniósł się tu do ostatnich tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Manchesterze, gdzie wśród ofiar zamachu terrorystycznego znaleźli się Polacy. Prezydent wskazał, że bezpieczeństwo obywateli winno być priorytetem dla każdego państwa i jego przywódcy. Ja podkreślałem, że mając na uwadze bezpieczeństwo Polski, to bezpośrednie bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo także wschodniej granicy sojuszu, a więc i naszej wschodniej granicy. To jest oczywiście dla nas bardzo ważne, ale my jesteśmy absolutnie jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego zwolennikiem tego, że sojusz musi rozprzestrzeniać bezpieczeństwo na zasadzie 360 stopni, to znaczy wszędzie wokół, tam gdzie ono jest potrzebne, aby zabezpieczyć państwa sojuszu i przede wszystkim ich obywateli. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu także poruszył kwestię wejścia NATO do koalicji antyterrorystycznej. To była decyzja, która bardzo długo i trudno się była przygotowywana. Były bardzo trudne dyskusje na ten temat i jak wiadomo, do ostatniego momentu nie było jasne, jakie decyzje zapadną i tutaj rozstrzygające było przemówienie pana prezydenta Macrona. Prezydent Francji Emmanuel Macron w swoim przemówieniu zadeklarował solidarność swojego kraju w tej sprawie. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że w ramach udziału w koalicji przeciw tak zwanemu państwu islamskiemu Polska przedstawiła propozycję udziału w charakterze państwa wiodącego w misji szkolenia irackich techników, którzy będą remontowali i modernizowali sprzęt porosyjski. Podczas spotkania państw NATO prezydent Andrzej Duda odbył rozmowy dwustronne z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Rumunii Klausem Johannisem. W kuluarach szczytu Duda rozmawiał także między innymi z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Nie mamy nic do ukrycia, powiedział wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk do posłów Platformy Obywatelskiej, którzy po raz kolejny przyszli do Ministerstwa Obrony Narodowej.
Powodem były rzekome nieprawidłowości w przetargu na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska. W kwietniu 2015 roku poprzedni rząd PO-PSL wybrał w przetargu dla polskiego wojska francuskie śmigłowce Caracal. Wartość kontraktu wynosiła prawie 13,5 miliarda złotych. Przeciwko takim działaniom zaprotestowały związki zawodowe zakładów lotniczych w Mielcu i Świdniku, gdyż warunki przetargu zmieniono w trakcie jego prowadzenia. Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość prowadzono jeszcze negocjacje offsetu z Airbusem, ale zakończyły się one fiaskiem, dlatego kontraktu nie podpisano. Dzisiaj interesuje nas kontekst Wacława Berczyńskiego, obiegu dokumentów niejawnych w ramach resortu obrony narodowej, wizyty pana Macierewicza we Francji, negocjacji z Francuzami i wszystkim tym, co się wokół tego wiązało. Według posłów PO ministerstwo złamało przepisy, kupując z wolnej ręki samoloty dla VIP-ów jedynie od Boeinga, firmy, z którą związany był niegdyś Wacław Berczyński. Efektem rozmów jest decyzja o zakupie 3 maszyn. Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej uważa, że dokumenty Ministerstwa Obrony Narodowej celowo ujawniono dopiero dzień po głosowaniu nad wotum nieufności dla Antoniego Macierewicza. Odmówił nam MON w poniedziałek dostępu do tych dokumentów. Przygotował je na dzisiaj, nie mógł przygotować dzień wcześniej. No to jest ewidentne zacieranie jakichś śladów, czy ukrywanie przed opinią publiczną jakichś ważnych informacji, które mogłyby osłabiać Antoniego Macierewicza. Posłowie opozycji liczyli, że brak dostępu do akt Ministerstwa Obrony Narodowej wykorzystają politycznie, uważa Marcin Adamczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Posłowie Platformy Obywatelskiej zapewne liczyli na to, że nie zostaną wpuszczeni do ministerstwa, nie tylko wtedy, ale w ogóle, i dokumenty nie zostaną im uzasadnione i w tym momencie będą mogli stwierdzić, że rząd uniemożliwia im sprawowanie mandatu posła i panuje swego rodzaju cenzura. Wczoraj po południu wiceminister resortu obrony Michał Dworczyk poinformował o zakończeniu przeglądu dokumentów przez opozycję. Parlamentarzyści, których przed chwilą gościliśmy w naszym resorcie, zapoznali się z wszystkimi dokumentami, które chcieli obejrzeć. Nie mamy nic do ukrycia. Mamy nadzieję, że to zaspokoi wiedzę i na tej podstawie nie będą budowane żadne nieprawdziwe teorie. Głos w sprawie zabrał także wiceminister Bartosz Kownacki. Jak powiedział, wolałby, aby posłowie PO prowadzili merytoryczną dyskusję, a nie spekulowali. Wyjaśnienia wymaga bowiem sposób prowadzenia przetargu na śmigłowce za czasów PO-PSL, czym zajmuje się prokuratura. Na chwilę obecną straty są wycenione na poziomie 46 milionów złotych, poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Wsi Rafał Romanowski. Chodzi tu o szkody odniesione przez sadowników, ogrodników i rolników na skutek kwietniowo-majowych przymrozków. Ministerstwo zapewnia o pomocy dla poszkodowanych i apeluje do wojewodów i samorządowców o włączenie się w pomoc. Szacowanie szkód powstałych na polach i w sadach w wyniku ostatnich niskich temperatur nadal trwa. W wielu województwach powołano specjalne komisje wyceniające straty. Na chwilę obecną pracują komisje szacujące straty, ale tutaj cały czas bardzo mocno apelujemy właśnie do samorządów lokalnych, aby jak najpilniej wnioskowały do wojewodów o powoływanie takich komisji, a same komisje, żeby jak najpilniej podejmowały takie prace. Mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Zaznaczył, że ministerstwo wielokrotnie podnosiło apele o to, by samorządy jak najszybciej powoływały takie komisje. To w dużej mierze do nich należy pierwszy krok w procedurze wypłacania odszkodowań rolnikom i sadownikom. Procedura jest następująca. To wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do wojewody swojego określonego lokalnie o powołanie takiej komisji. Dopiero gdy jest wojewoda powołuje taką komisję, dopiero ta komisja może przystąpić do pracy. Rafał Romanowski uspokaja. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewni pomoc finansową osobom, które z powodu przymrozków straciły źródło dochodu. Zapewniam Państwa, że jeżeli te straty będą już wycenione, komisje zakończą pracę, protokoły spłyną do nas, to my na podstawie wyceny tych strat skierujemy pomoc do tych wszystkich rolników, którzy ponieśli straty na poziomie 70%, i na pewno takie wsparcie dla tych rolników będzie skierowane. Ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Pod tym hasłem w Sejmie odbędzie się dziś konferencja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:30.
2017 rok, zgodnie z uchwałą przyjętą przez Sejm, jest rokiem troski o trzeźwość narodu. Według ostatnich badań Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie spożywanie alkoholu systematycznie rośnie. Okazuje się, że Polacy częściej sięgają po alkohol niż w okresie PRL-u. W Polsce mamy około 3 milionów osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Około 1 miliona osób uzależnionych od alkoholu, 1,5 miliona dzieci i młodzieży w rodzinach z problemem alkoholowym. Każdego roku z powodu nadmiernego spożywania alkoholu umiera 10 tysięcy Polaków. Dlatego też rodzina, kościół, państwo i samorząd mają ogromne zadanie do wypełnienia, jeśli chodzi o troskę o trzeźwość narodu. Podczas dzisiejszej konferencji prelegenci powiedzą m.in. o potrzebie Narodowego Programu Trzeźwości, prawnych aspektach wychowania w trzeźwości czy znaczeniu rodziny w profilaktyce uzależnień. Podczas tego naukowego spotkania uczestnicy zapoznają się ze szkodami zdrowotnymi związanymi ze spożywaniem alkoholu. Zaplanowano wystąpienia gości honorowych: księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Podsumowania konferencji dokona ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński, zaś patronat medialny Telewizja Trwam. I to już wszystkie wiadomości w porannym wydaniu Informacji Dnia. Kolejne przekażemy Państwu o godzinie 10:00. Zapraszam i do zobaczenia.